Witam bardzo serdecznie, nazywam się Maciej Kowalczyk, reprezentuję Stowarzyszenie Patrol Włocławek z Włocławka. Obok mnie stoi Piotr Czachowski, również wita. Również witam, również Stowarzyszenie Patrol Włocławek. Tak jest, spotkaliśmy się tutaj na drugim pikniku militarnym we Włocławku, po to między innymi, żeby oczywiście promować naszą pasję, czyli pojazdy militarne i historyczne pojazdy, ale spotkaliśmy się również tutaj po to, żeby właśnie promować trzeci kujawski zlot pojazdów militarnych i terenowych, który odbędzie się już niedługo, bo w dniach 1, 2, 3 sierpnia w Choceniu nad Jeziorem Bożymowskim na przepięknej plaży Jarantowice. Zlot, podobnie jak w ubiegłym roku, organizowany jest w tym samym miejscu. Jeżeli chodzi o... I to chciałbym powiedzieć na początku, jeżeli chodzi o ten zlot właśnie tegoroczny, to w piątek o godzinie 17 będziemy chcieli uczcić 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Jest to taka wybuchu Powstania Warszawskiego, jest to historyczna chwila, w związku z tym właśnie o godzinie 17 również u nas zabrzmią sygnały, odbędzie się taki uroczysty apel. Ale wracając do samego zlotu. Zlot odbywa się nad Jeziorem Bożymowskim, praktycznie 50 metrów od samej plaży, od plaży publicznej choceńskiej. Co jest do dyspozycji? Oczywiście są to atrakcje dostępne dla zlotowiczów, którzy przyjadą do nas z całej Polski, ale również dla wszystkich, tak? Czyli dla wszystkich mieszkańców Włocławka i okolic. Na miejscu jest taka atrakcja w postaci czołgowiska, czyli takiego specjalnego terenu, na którym będą jeździć lekkie i ciężkie pojazdy militarne i terenowe. Ponadto, jeżeli chodzi o piątek, to w piątek będzie jakby rejestracja wszystkich uczestników. W sobotę oczywiście cały dzień jesteśmy na miejscu. W niedzielę koncert grupy Co Jest i grupy Game Cover, czyli będzie dobra muzyka rockowo-bluesowa do późnego wieczora. Ponadto o godzinie 16 pokaz ratowników włocławskiego WOPR-u, którzy również, podobnie jak w zeszłym roku, zrobili świetny pokaz prezentujący zarówno sprzęt, jak i ich umiejętności, jeżeli chodzi o ratownictwo, i wiele, wiele, wiele innych atrakcji. W niedzielę natomiast zaraz po pobudce, czyli późno w nocy o godzinie 13, wyjeżdżamy na paradę, która poprowadzi trasą około 30 km drogami szutrowymi i asfaltowymi. Paradę zakończymy w Choceniu, w centrum Chocenia przy remizie strażackiej, gdzie również oczywiście wszystkich zapraszamy i z powrotem wracamy na czołgowisko. Odnośnie spraw technicznych, może kwestii parkowania samochodów, kwestii otwarcia, to bym poprosił może kolegę Piotra. Generalnie rzecz biorąc, to zapraszamy wszystkich od wczesnych godzin rannych w piątek. Wjazd na teren zlotu mają oczywiście wszystkie pojazdy, które mają charakter wojskowy lub są offroadowe. Wszystkie pojazdy cywilne zostawiamy na przygotowanym przed wjazdem na zlot parkingu. Wszystkim zlotowiczom zapewniamy za niewielką stosunkowo opłatę 3 posiłki, codziennie ciepły posiłek, koszulkę, możliwość korzystania z całej infrastruktury zlotowej. Z takich technicznych rzeczy, no to co tam jeszcze? Myślę, że warto wspomnieć jeszcze, że ze względów na bezpieczeństwo nie będziemy jeździć po zmroku po naszym terenie czołgowiska. Tak jest, bezpieczeństwo przede wszystkim i ponad wszystko. Jeżeli oczywiście zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane tymi sprawami militarnymi i terenowymi, a które niestety nie posiadają swoich pojazdów. Tak jak powiedzieliśmy, teren z lotowiska oprócz samego obozu i czołgowiska jest otwarty. Śmiało można przyjechać na cały darmowy dzień. Darmowy. Darmowy oczywiście. Z takich ciekawych atrakcji, no to przewidywane są przejażdżki, ale to trzeba przyjechać na miejsce, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Chciałbym również w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim firmom, osobom, instytucjom, które pomogły nam w jakikolwiek sposób w organizacji tego zlotu. Oczywiście wielkie ukłony dla pana wójta Nowakowskiego z gminy Choceń, który no, okazał nam wielkie serce i naprawdę wiele nam pomaga, chociażby poprzez to, że mamy udostępniony teren, ale serdeczne podziękowania naprawdę dla wszystkich, listę sponsorów, listę przyjaciół opublikujemy w informacji prasowej.